trwa pierwszy dzień kongresu 596 edycji tego kongresu pod hasłem Nowe możliwości. A ze mną Natalia Rasiewicz, która przygląda się z bliska wszystkim debatom, dyskusjom, scenie liderów, dziennikarka. Podziel się zatem wrażeniami. Zacznijmy może od ceremonii otwarcia. Ważne słowa padły ze sceny. Tak, w zasadzie spodziewałam się hasło kongresu Nowe możliwości, więc nie mogło być inaczej. Nie było w zasadzie innej możliwości niż to, żeby już na otwarciu rzeczywiście pojawiły się te ważne deklaracje. Myślę, że wszyscy czekaliśmy na to, co powie premier Jacek Sasin. To było nie dość, że budujące, nie chodzi wcale o to, że jest oficjelem, tylko rzeczywiście my tutaj dzisiaj wszyscy spotykamy się, mam wrażenie, że i startupy, i mali przedsiębiorcy, i średni przedsiębiorcy, i oczywiście ci giganci, po to, żeby rozmawiać o tych możliwościach, o tym rozwoju, no bo przecież spotkaliśmy się w tym trudnym momencie jednak pandemii. No i kiedy ona się zaczynała, wszyscy myśleliśmy albo zastanawialiśmy się, jak bardzo źle będzie, te prognozy były różne, no ale koniec końców, przynajmniej ze słów, które padły dzisiaj na otwarciu, wygląda na to, że nie będzie tak źle, więc myślę, że to jest dodatkowy impuls dla wszystkich tych, którzy tutaj się spotkali, ale myślę, że to są słowa, których moglibyśmy posłuchać, więc mam nadzieję, że uda nam się teraz wypuścić ten fragment. To posłuchajmy. Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów. My przywykliśmy w poprzednich latach, że polska gospodarka rozwijała się bardzo szybko. W roku 2019 przed pandemią przecież zanotowaliśmy wzrost gospodarczy na poziomie 4,5%. Byliśmy jednym z tych krajów i tych gospodarek europejskich w Unii Europejskiej, które rozwijały się najszybciej. Były takie lata, kiedy byliśmy liderem, byliśmy w czołówce najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Więc nie było to dla nas doświadczenie przyjemne, ale jednocześnie jeśli porównamy się z innymi krajami, z innymi gospodarkami europejskimi, to widać, że ta skala recesji w Polsce była stosunkowo niska i to odbicie również, które zanotowujemy, notowujemy w tej chwili, jest bardzo mocne. Przypomnę, że wzrost gospodarczy, prognozowany wzrost gospodarczy w Polski w tym roku zbliża się do 5%, 4,9%. Tyle założyliśmy w budżecie państwa na rok bieżący, a jest to zgodne z prognozami Komisji Europejskiej, która prognozuje 4,8% i podniosła, co jest niezwykle ważne, tą prognozę w ostatnim czasie z 4 do 4,8%. Ale jeśli popatrzeć na agencje ratingowe, one rzadko się mylą, to pokazują jeszcze bardziej optymistyczne prognozy. Mówią o ponad 5, a nawet 5,7% wzrostu gospodarczego, który ma być dziełem polskiej gospodarki w tym roku. Podczas tej ceremonii otwarcia na scenie pojawiła się także minister cyfryzacji i biznesu Austrii. Może być, że Austria jest takim krajem partnerem tej szóstej edycji kongresu 590. Mówiła o wielu możliwościach, jakie widzi przed Polską i Austrią współpracy. Współpracy głównie jeśli chodzi o Zielony Ład, zieloną energię, tą przyszłość zieloną naszą. Tak, w zasadzie ich wypowiedź była uzupełnieniem tego, co powiedział Jacek Sasin, dlatego że ona też zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz. To znaczy nie tylko polscy przedsiębiorcy powinni trzymać się razem w tych czasach trudnej pandemii, ale przede wszystkim razem powinni trzymać się przedsiębiorcy w ogóle europejscy. Dlatego że przed nami przeciwnik nawet być może trudniejszy niż pandemia, czyli Chiny i Ameryka. I ona tutaj zwracała właśnie szczególną uwagę na to, że od tego, jak będziemy pracować, od tego, czy będziemy pracować wspólnie, zależy nasz sukces, ale mam nadzieję, że i tego fragmentu uda nam się posłuchać. Margareta Schramböck, posłuchajmy. Chodzi teraz o to, aby współpracować wspólnie. Europejskie kraje muszą się uzbroić wobec konkurentów w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Chodzi tutaj o wspólne działanie i chodzi o to, aby państwo współpracowali jako przedsiębiorcy i my jako szczeblu ponadszczeblopolitycznym się wymieniali, aby państwa odpowiednio w tym wspierać. Zaraz po uroczystej ceremonii otwarcia rozpoczęły się debaty, dyskusje panelowe. Tematyka bardzo różna. Kilku z tych dyskusji miałaś okazję się przysłuchiwać. Opowiedz proszę. Tak, udało mi się już posłuchać tej pierwszej debaty, czyli idea powszechnej dwujęzyczności. Bardzo mnie to zaciekawiło. I tam myślę, że sama idea jest bardzo ciekawa, warto o tym powiedzieć. I zresztą uczestnicy już na samym początku tego panelu mówili o tym, że ta dwujęzyczność to jest tak naprawdę coś, co możemy dawać
dawać i to jest chyba duży szok dzieciom już od 3 miesiąca. Czyli kiedy dzieci zaczynają słyszeć, to jest ten moment, kiedy już możemy tę dwujęzyczność wprowadzać i najpóźniej powinniśmy to robić w wieku 3 lat. Co ciekawe, Polska jest w ogóle liderem tego pomysłu, więc miejmy nadzieję, że tutaj na tym panelu podczas tych dyskusji właśnie zrodzi się... Mamy tylu Polaków żyjących za granicą, którzy władają językiem polskim, a jednocześnie muszą uczyć się języka swojej drugiej ojczyzny, że trudno sobie wyobrazić, tak, lepszy kraj niż Polska do promowania tej idei. Ale rzeczywiście naprawdę warto. Mówiono, dlaczego warto, by młode pokolenie było dwujęzyczne? Warto. I tutaj nie ja chciałabym być ekspertem, dlatego że dr Orlińska doskonale przedstawiła argumenty, bo właśnie nie chodzi tylko o to, żeby biegle władać dwoma językami, ale o to, jak samych nas to rozwija. No i fragment tego panelu oczywiście też dla Państwa przygotowaliśmy. To oddajmy głos pani dr Orlińskiej. Ta idea jest warta tego, aby dążyć do jej urzeczywistnienia, dlatego że po prostu warto, aby dzieci były dwujęzyczne, dać im szansę bycia dwujęzycznymi. Dwujęzyczność nie oznacza tylko, co podkreślam, bo o tym się czasami zapomina, bardzo wysoką kompetencję w zakresie języka globalnego, tego języka angielskiego, bez którego rzeczywiście trudno sobie wyobrazić skuteczne funkcjonowanie w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Ale dwujęzyczność to także kompetencja, bardzo wysoka kompetencja, wyższa niż u osób jednojęzycznych, języka ojczystego, języka pierwszego. I nie zapominajmy również o tym, że dwujęzyczność to także korzyści poznawcze. Na przykład osoby dwujęzyczne są skuteczniejsze w rozwiązywaniu problemów, są bardziej kreatywne, są po prostu bardziej elastyczne w myśleniu. Idea dwujęzyczności coraz popularniejsza nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Naprawdę warto, pewnie do tego tematu będziemy na następnych, kolejnych edycjach kongresu wracać, ale powiedz, co jeszcze dziś o poranku tutaj w Warszawie się działo, w jakiej jeszcze debacie przysłuchiwałaś się, uczestniczyłaś? To już z samego rana oczywiście temat jeden, myślę, że z ważniejszych w dzisiejszych czasach, czyli cyberbezpieczeństwo. O tak. Mhm. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, albo być może to cyberbezpieczeństwo kojarzymy z tym, żeby nasz bank, który już teraz często mamy w komórce, był bezpieczny, żeby dane, które mamy na mailach, były bezpieczne. Często nasze konta społecznościowe, z tym kojarzy nam się cyberbezpieczeństwo. Tak, to jest pierwsze skojarzenie. Tak, albo z oszustami, którzy próbują nam coś sprzedać w internecie z jakimiś fikcyjnymi firmami. I okazuje się, co było też dla mnie, przyznam się, szokiem, że to cyberbezpieczeństwo tak naprawdę dotyczy bardzo szerokiej sfery naszego życia. I chyba dla mnie największym zaskoczeniem podczas akurat tego panelu, który miałam okazję słuchać, było to, że to cyberbezpieczeństwo na przykład dotyczy kolei. Też zaskoczona jestem, mów. Zupełnie nie kojarzy się, prawda, z internetem, z cyberbezpieczeństwem, a okazuje się, że tak naprawdę bardzo duża część w tej chwili kolei zależy już od tego naszego bezpieczeństwa, kiedy podróżujemy pociągiem, właśnie zależy od tego, czy jesteśmy cyberbezpieczni. I te, no proszę. Tak, i to myślę, że bardzo ważne deklaracje, a czego konkretnie dotyczą, to oczywiście mogą Państwo posłuchać. Które zarówno zarządzają ruchem kolejowym, wspomagają pracę ludzi dyżurnego ruchu, który do tej pory stricte sam prowadził ruch kolejowy. My, wprowadzając systemy komputerowe, poprawiamy bezpieczeństwo, czyli to są systemy, które pomagają temu dyżurnemu ruchu, tym osobom, które za ten ruch odpowiadają, nadzorują ich pracę. Są to systemy, które uniemożliwiają popełnienie błędu, krótko mówiąc. Majerczak mówił o cyberbezpieczeństwie na kolei. Rzeczywiście niezwykle ciekawy temat, ale tych ciekawych tematów jeszcze bardzo wiele dziś, pierwszego dnia kongresu. Co przed nami, powiedz? Tak, ja przede wszystkim mam taką zabawną myśl, że nam by się takie cyberbezpieczeństwo, żeby nie popełniać błędów jako dziennikarzom, też często przydawało, nie byłoby wpadek. Tak, dzisiaj jeszcze mnóstwo ciekawych tematów. Będzie między innymi o nauce, oczywiście będzie o demografii i myślę, że bardzo ciekawy temat dotyczący zdrowia, oczywiście tego postpandemicznego. No i tego w pandemii. Myślę, że to jest coś, co dotknęło nas wszystkich i to są takie panele, które wydaje mi się, że zgromadzą największą liczbę odbiorców i też są najbardziej, tak wydaje mi się, ciekawe, chociaż nie chciałabym za wiele zdradzać. Mam nadzieję, że będę miała szansę jeszcze dla Państwa to relacjonować. Tak, my już teraz Cię zapraszamy, by opowiadać o tym, co dzieje się dzisiaj tutaj na kongresie. Wielu gości postanowiło osobiście się spotkać, dyskutować, brać udział w tych panelach i zasiąść
na widowni, ale oczywiście można też nas oglądać w internecie, do czego gorąco zachęcamy, jeśli Państwo nie mogą do nas dołączyć, choć naprawdę warto, przecież jeszcze jutro drugi dzień kongresu. Bardzo Ci dziękuję i już teraz zapraszam ponownie do nas przy najbliższej okazji. Do zobaczenia. Dziękuję.